Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mir Predator i robimy następną misję Dying Light. Tutaj mamy na mapie, jesteśmy na Starym Mieście. Mapa, jak jesteśmy na mapie, już pokazywałem i tu jest co sedna. Jak sobie radzi? Jest w drodze do wieży. Brecken przysłał jednego ze swoich ludzi. I tak miał wracać do wieży, więc zabrał małego ze sobą. Jutro sami będzie już ze swoją mamą. Dzięki, dobrze wiedzieć. Poszukam go, jak będę w wieży. Czyli dostaniemy informację o małym samim. Nie wiem, czy to jest jakieś zadanie, co my od niej dostali. Fabularne, poboczne. Nie, nic ciekawego tutaj nie ma. Tak więc to jest jedna informacja, dobra. No to nic, zbieramy. Tu mamy Tarika, a najpierw od baby Żanna. Zdrowujcie. Wyglądacie na kogoś, kto niczego się nie boi. Żanna zna się na takich jak wy. Z Żanną za młodu też tak było. Żanna broniła, chroniła ludzi. Cóż, ale Żanna robiła to dla pieniędzy. A wy, chodzą słuchy, jesteście prawdziwym bohaterem. Czy leko. Tak? Prestycję, moją zuchwałość. Ale wyglądacie na kogoś, kto nie odmówiłby pomocy dziecku. Co cię trapi? Jest taki chłopiec pod opieką Tarika. Kompletnie bezradny. Cóż, obaj zdają się być bezradni. Chłopiec przeżył coś strasznego, a Tarik wciąż uważa, że jego młodszy brat jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście tylko mogli im pomóc. Jasne, łapię, ale nie wiem, czy się nadaje. Och, nadajecie się. Żanna wie. Bądź pewien. Da svidania. Zobaczymy się. Co my się dowiedzieć od Żanny? Że mamy jakieś zadanie, czy nie mamy zadania? Czy tylko też coś pieprzy? Poboczne, nic nie ma. Czyli już za zinogotka. No to nic, zostało nam pogadać z Tarikiem. Gadaj, Tarik. Gdzie go znalazłeś? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. Jasne, dawaj. Czyli co? Dostaliśmy w końcu jakieś zadanie, czy nie? Bo już mnie to mierzi po leku ta gotka niewynikająco. Ścigając przeszłość. Dobra, czyli w końcu jakieś zadanie konkretne, poboczne. I musimy iść do Dolma Street 11/2. O, dobra, zbliżamy się do Dolma Street. Już my są, można powiedzieć, na miejscu. Tu jest wejście. No to cisnemy. Do środka. Zapal se latara. Zajrzyj komuś. Dobra. Dobra. O, notatka. Plądrowanko małe, jak zawsze. Co my mamy? Znajdź mieszkanie. No dobra, no. Mieszkanie jakby my znaleźli. I no co konkretnie mamy szukać, proszę pana? Pewnie nie z tej strony szukał, nie? No ale to normalne. O, cukierki, super. To spróbujemy na prawo. Nie ma oznakowań na drzwiach. Tak więc ciężko mi powiedzieć, czego mam szukać póki co. No batonik, to raczej nie to też szukamy. Ponoć Majka jakiegoś szukamy, nie? A Mike może się okazać pięknym misiem, czy nie? Czy się mylę? Hmm.
No może nie jestem na tym piętrze, no ale... Ha! Czyli to tutaj, dobra. Przeszukaj mieszkanie. Plastik w dużym koszu. W szafie jest sznurek. W hasioku jest... Zobaczmy, co nagrał. O. Dobra, chłopaki. Bawiliście się w detektywów. Co znaleźliście? Przeszukaj pozostałe mieszkania. No, czyli miałem po prostu zacząć od tego, ale to nie szkodzi. No, wytrych to raczej to nie jest to. Orzechy też raczej nie znaleźli. Tu też pusto. Serio? Wytrych, dobra, czyli piętro wyżej. Tam my przed chwilą byli, no ale nie szkodzi. Mieszkanie numer 3 jest zamknięte. Być może mieszkający tu mężczyzna coś widział, a może widział za wiele. Przesłuchamy go później. Ej, gdzie ty idziesz? Poczekaj na mnie! Partner detektywa Duleya opuścił miejsce prowadzenia śledztwa niechybnie w poszukiwaniu ważnych poszlak. No. Wygląda na to, że zszedł do piwnicy. Pójdę za jego przykładem. Czyli przeszukując pozostałe mieszkania, mamy informację o tym, że mamy się zleć do piwnicy. Dobrze wiedzieć. A nic. Pójdę najpierw w drugą stronę, niż pokazuje mi ten pokazywaczka. Dobra. Creepy. Melduje się detektyw Duli. Wchodzę do piwnic sprawdzić ważny trop. Mike, jesteś tu? Chyba tutaj piątka Mike, przybito, co? Trochę mnie to stresuje. Tam coś jest. Klucz do piwnicy potrzebujemy. No ładnie. Mieszkanie numer 3, jak wiemy, było zamknięte. No to jademy. Coś wysoko to mieszkanie numer 3. Co tam w szafie? Ha, klucz do piwnicy. Okej. Nie podoba mi się ta piątka na tym... na tych drzwiach, no ale trudno. Do mnie wyskoczył jakiś kurde łoś. Słodki Jezu. Mike! Psieł ją. Mike! Mike! A więc to był Mike. No, chyba piesek. O, orzesz ty kurna. Jezu! Jezu! Mięso! Mięso! Pierdzielony gnoju, zaraz zdechniesz.
Pieprzony świr. Sprawa zamknięta. Kurna. Kanibal pieprzony, ja. Byś zdech. Boż, boś mnie znerwował teraz. Coś tu miał. Plan młot. Boży. I zdjęcie kota. Chyba psów nie lubił koleś. Dobra, możemy stąd chyba odejść. Powiadom Tarika, co się stało, tak więc idziemy na zewnątrz i możemy wrócić do miejsca, kaj braliśmy misję. O! Troszkę za wysoko, żebym poleciał. Tak więc do zobaczenia na miejscu. Banzai! Dzień dobry, panie Tarik. Z powrotem? Znalazłeś Majka? Mike to był jego pies. Nie żyje tak samo jak ojciec chłopca. I nie zrobili tego zarażeni, tylko jakiś pojeb. To miejsce jest ponad ludzką wytrzymałość. Słuchaj, Crane. Tu są klucze do magazynu muzeum. Jest tam sporo broni z różnych epok. Może znajdziesz tam dla siebie coś użytecznego. Dzięki, Tarik. Ale mam do ciebie inną prośbę. Jasne, nie ma sprawy. Mówiłeś, że nie znasz się na dzieciach. No, nie bardzo. To się poznaj. Spróbuję. Masz moje słowo. Dzięki, ziom. O, jeszcze musimy znaleźć na dodatek nagroda, a nagroda jest 400 metrów stąd. Już wam pokazuję na mapie. Tak więc... O, znajdź nagrodę. Tak więc można by powiedzieć tak. Do zobaczenia na miejscu. O, jest. Czyli tak. Na mapie jest to tutaj. No nie wiem, czy teraz... Dobrze wam pokażę. Na mapie jest to tu. Pod wodą mamy wejście tam. O, jesteśmy. Czyli jednak to było podwodne wejście. Otwórz. A, kluczyki, widzisz? Dobra. Czyli coś tu znajdziemy ciekawego. Trudne otwieranko. Okej, co tu mamy? Czyli... Po prostu... Żeby kwadracik zniknął i odebrać nagrodę, trzeba po prostu... drzwi. A, też idzie otworzyć. Trzeba wszystko zobaczyć, wszystkie skrzynie. A tu co mamy? Klucze do zawalonego miejsca. Tędy niestety nie idzie nikaj przejść. Okej, tak więc to zobaczyliście. Ta misja jest zakończona, jak odbierzecie sobie nagrodę. Wejście już znacie. Dziękuję za oglądanie, nara.